było dla nas ogromne zaskoczenie, że Klara jest chora. Jest naszym jedynym upragnionym dzieckiem. Po chorobie Kacpra dowiedzieliśmy się w sumie w dniu jego urodzin. Zaraz po tym, jak przyszedł na świat, była już taka, powiedzmy, pełna diagnoza, która się potwierdziła, nie tylko z badania, ale i na żywo. Był to rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową. Magda urodziła się w oczasie. Jak żona była w ciąży, to nic nie wiedzieliśmy o Magdy chorobie. Dopiero dowiedzieliśmy się o Magdy chorobie w drugiej dobie jej życia. Milenka urodziła się o czasie. Poród przebiegał prawidłowo. Wszystko wydawało się, że będzie dobrze. Dostała 10 punktów w skali Apgar. I naprawdę nic nie zapowiadało tego nieszczęścia. Magda ma bardzo poważną wadę serca. Odejście obu naczyń z prawej komory. Ubytki przedsionkowe i międzykomorowe. Do 7 miesiąca Magda, oprócz tej wady serca, którą miała, rozwijała się prawidłowo. W wieku 7 miesięcy miała operację na serduszku. Operacja polegała na przełożeniu naczyń na drugą stronę serca, bo miała odejście tylko z jednej strony. I w czasie tej operacji doszło do bardzo silnego krwotoku. I skutkiem tej operacji właśnie jest niedotlenienie mózgu, no i stan, w jakim Magda w tej chwili się znajduje. Pierwszy rok życia Kacpra tak naprawdę była hospitalizacja, ponieważ ta pierwsza wizyta utęskniona, wyczekana w domu była dopiero po 11 miesiącach. Pierwsze 3 tygodnie spędziliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka właśnie na ojomie noworodkowym. Klara była odżywiana tylko sondą nosowo-żołądkową. Nie miała żadnych odruchów, no, leżała dla mnie, mogę być jak taka martwa lalka, byłam przerażona. Po wszystkich przeprowadzonych badaniach powiedział nam, jaki jest stan głowy Milenki, tak więc można powiedzieć, że zwaliło mnie z nóg naprawdę, bo dziecko, które urodziło się zdrowe, ja trzymałam w ręku Milenkę, ruszała się normalnie, tak jak zdrowe dziecko, wszystko, patrzyła się na mnie i nagle za chwilę okazuje się, że Milenka nie będzie robiła nic, że nie będzie jadła, że nie będzie reagowała, że nie będzie chodziła, nie będzie mówiła. I co się okazało? Okazało się, że Milenka zarażona była gronkowcem i właśnie przez tego gronkowca rozwinęła się sepsa i doszło ogólnie do ogromnego niedotlenienia mózgu. Obserwowała mnie moja lekarz prowadząca, bo ja naprawdę się tak rozsypałam. Nie miałam w ogóle nadziei na jakąkolwiek przyszłość. Nie widziałam w ogóle sensu, w jakim kierunku mam iść, czy ja sobie poradzę z tym dzieckiem. W jaki sposób to wszystko się będzie odbywało, jak ja tą Milusię zabiorę do domu, tutaj rurka w brzuchu. I wtedy jedna z pielęgniarek zaczepiła nas. Słuchajcie, a nie myśleliście o tym, żeby być w hospicjum? No, wzdrygnęliśmy się po prostu. Aż po prostu baliśmy się zapytać jej, dlaczego pani nam to proponuje. No, tak jak myślę, większość ludzi hospicjum kojarzy się z najgorszym, czyli ze śmiercią. Więc oboje pomyśleliśmy, to co, to już koniec. To wyjście do domu nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt, że trafiliśmy pod opiekę hospicjum. Różnica między byciem bez opieki promyczkowej, a bycie pod opieką promyczka polega na tym przede wszystkim, że mamy stałą opiekę, a wcześniej, gdy nie byliśmy pod opieką promyczka, to często trafialiśmy do szpitala, tak? Bo mamy tu w rejonie lekarza, który jest tylko do południa. To jak coś Magda nam, że tak powiem, chorowała, to przyjeżdżał do południa, a po południu już musieliśmy szukać lekarza przypadkowego, a najczęściej to się kończyło wezwaniem karetki. No a jak karetka przyjeżdżała, zobaczyli pacjenta, no to była od razu decyzja, że do szpitala, bo nie są w stanie nam w domu nic pomóc. No i każda infekcja praktycznie kończyła się pobytem w szpitalu. Bardzo cenię sobie współpracę z hospicjum Promyczek. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie wyobrażam sobie momentu, kiedy musiałabym ciągle pakować się, wyjeżdżać do szpitali, zostawiać chłopaków.
i zostawiać cały dom, męża i z Milenką ciągle przebywać w szpitalach. Dzięki temu, że właśnie, że jesteśmy w promyczku, mamy tą możliwość, że jesteśmy razem. Będąc w hospicjum promyczek, możemy prowadzić normalne życie, tak jak każda rodzina. Zresztą tak z mężem sobie postanowiliśmy, że mimo, że Klara jest bardzo chora, będziemy się starali żyć normalnie, żeby nie koncentrować się tylko na jej chorobie, żeby być szczęśliwym, bo kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to i nasze dziecko jest szczęśliwe. Magda wymaga tlenoterapii w nocy, jak śpi, bo wtedy jej saturacja spada w dół ze względu na jej wadę serca. I wymaga koncentratora tlenu, którego dzięki hospicjum mamy w domu, bo jest to dość drogi sprzęt, na który nas nie byłoby stać kupić samemu, tak? A hospicjum nas wyposażyło w koncentrator tlenu, w ssak do odsysania, bo Magda ma tracheotomię i często ją trzeba odśluzowywać. I dzięki właśnie promyczkowi mamy ten sprzęt, nie musimy szukać go, wypożyczać, tylko mamy od nich wypożyczony ten sprzęt. Przed ślubem połączyło nas to, że byliśmy ludźmi aktywnymi, i staramy się być aktywni i teraz, i wszędzie zabierać ze sobą Klarę, bo bardzo lubimy podróżować. I fantastyczne jest w promyczku to, że kiedy właśnie chcemy pojechać w podróż, po prostu zgłaszamy to, hospicjum nas wypisuje i mówimy, kiedy wracamy, wtedy jesteśmy z powrotem z hospicjum. Jeżeli jest to tylko możliwe, staramy się Klarę wszędzie zabierać. Była już nad morzem, kąpaliśmy ją w Bałtyku, była w Bieszczadach, była na Mazurach. Co nam daje promyczek? Promyczek nam daje taką stabilizację, spokój wewnętrzny, że mamy cały czas kogoś pod telefonem, w razie potrzeby dzwonimy o każdej porze dnia i nocy. Gdy jest stan stabilny, spokojny, to w tygodniu mamy dwie wizyty pielęgniarskie, dwa razy w miesiącu jest lekarz na wizycie, gdzie nam wypisuje recepty, zlecenia na potrzebne środki. A w razie potrzeby, gdy nagle coś się dzieje, potrzebujemy, to też przyjeżdża pielęgniarka z receptą na dany lek, który musimy Magdzie pomóc, bo nam się na przykład skończył, czy jakiś dodatkowy, który zlecił lekarz, a nie mieliśmy go w domu. Mamy też w hospicjum pomoc socjalną, co też bardzo, bardzo nas cieszy. Na przykład promyczek zakupuje nam węgiel na zimę, pieluszki, chusteczki. Mamy bardzo fajne paczki na Boże Narodzenie. Pani Anetka przyjeżdża z Mikołajami, jest wesoło, jest domowo, chłopaki się cieszą. Milenka też zadowolona, zawsze jakiś prezent dostaje. Na wrzesień dostajemy paczki takie szkolne. Chłopaki dostają zeszytów, długopisów, plecaków. No naprawdę, naprawdę pomoc jest nieoceniona. No nie mogę powiedzieć, że się nie boimy, bo zawsze się boimy. Ale ten strach jest dużo mniejszy i bardzo się cieszę, że jest hospicjum promyczek. Mimo naszych takich początkowych obaw, bo wiadomo, coś nowego, coś z czym musimy się zmierzyć, pobyt w hospicjum nie oznaczał tego, że droga o walce o sprawność Kacpra nie została zamknięta, stoi otworem i mieliśmy możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych, także w wizytach u różnych specjalistów, aby poprawić stan zdrowia Kacpra, jego także sprawność fizyczną, aby jak najbardziej nadrobić ten stracony czas z pobytem w szpitalu. Więc to było bardzo fajne i myślę, że dzięki temu dziś Kacperek jest w takim stanie, jakim jest, że mając to wsparcie, mogliśmy po prostu iść cały czas do przodu. Teraz obecnie tak naprawdę skończyło się to tak, że jesteśmy wypisani. Fajnie, bo to oznacza, że Kacper do przodu poszedł, że jego rokowania są bardzo dobre. O hospicjum promyczek jednak często myślimy, często wspominamy, szczególnie pielęgniarki, które były z nami najbliżej. Jednak takie rozmowy i wsparcie, już nie tylko medyczne, ale takie ciepłe słowo, które zawsze od nich dostaliśmy na to, żeby mieć siłę walczyć przez kolejny tydzień,
no to są takie rzeczy, które chyba zostaną u nas w sercach na bardzo, bardzo długo i tego nam na pewno brakuje, ale cieszymy się, że pomogli nam dojść z Kacprem do takiego etapu, że teraz możemy funkcjonować już razem, zdrowo, że tak powiem, i normalnie. Możemy sobie pozwolić na tę aktywność, na takie życie, na ile jest to możliwe takiej normalnej rodziny.